Witam w odcinku zalewania. Dzisiaj będziemy zalewać ławę fundamentową. Dzwonił już kierowca, że za pół godziny będą. Tak więc mamy wszystko przygotowane. Niwelator ustawiony do góry ławy. Pozaznaczałem sobie na słupach. Słupy są już włożone, dokąd lać betonu. Bednarkę mamy. Ile słupów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć słupów wokoło. Także no, jesteśmy gotowi, można spokojnie czekać na beton. Dobra, jest już pompa, za momencik będziemy ruszać. Jest i pomocnik. Czym dzisiaj się będziesz, Katarzyno, zajmować? Wibrowaniem. Potem, jak kawałek przejedziemy, to zaczniesz. Ładnie płynie. Troszeczkę widać, już nie widać. Pozaznaczanie kreseczek jest przydatne, bo przynajmniej nie przeleje. Pięknie płynie. Zalejemy sobie wokoło i pierwsze co, odpalę niwelator i posprawdzamy, gdzie brakuje, gdzie jest przelane, rozgarniemy i dopiero będziemy gładzić. Ale klapie. Tutaj mamy. Tu już zaznaczenia nie widać. Także teraz na oko. Chociaż beton poniekąd jak woda, on też swój poziom sam łapie, no. Wiadomo, nie idealnie, to nie będzie wylewka samopoziomująca, ale coś tam się sam też poziomuje. Jedynie co, trzeba będzie go trochę poprawić, podpuścić i rozgarnąć.
tutaj trochę więcej betonu weszło, ale takie moje spostrzeżenia, no to jeżeli chodzi o otulinę betonu, zdecydowanie lepiej na kostkach niż na plastikowych podkładkach, bo one całe tańcują. Na kostce też jednak trzyma fajnie i nie przesuwa. Centymetr za dużo, też ciut więcej, ciut więcej, też lekko więcej. No po prostu zrobimy tą ławę ten centymetr dwa wyżej, a beton jak podesnie, to on i tak się troszeczkę skurczy, czyli jest w miarę wszędzie. Wychodzi na to tak samo. Tu będzie chyba trochę za dużo. Zobaczymy, jak zostanie zawibrowane. To najwyżej będziemy wybierać i tyle. A zostawiamy tą wysokość, jaka jest tutaj. Czyli tam prawdopodobnie parę łopat trzeba dorzucić. A tu zobaczymy po zawibrowaniu, czy trochę zebrać, czy też nie. Dobra, gładzimy sobie beton. To gładzenie jest tylko po to, żeby kamyki ostre nam od góry nie wychodziły. Bo jak będziemy zgrzewać papę, gdzieś chodzić, murować, to żeby to nie podziurawić. Ale co, no sprawnie to poszło bez szalunków. Więc bez szalunków też da się fajnie, sprawnie to zrobić, bez problemów. Ten słup troszeczkę naprostować trzeba na bank. Dobra, coś takiego. Nówka sztuka. Musiałem podjechać po jakąś jedną kielnię, bo wszystkie jakie miałem są w samochodzie dostawczym, a auto dostawcze u mechanika. Niestety już 2 tygodnie. Praktycznie od samego startu budowy. Tak więc trzeba sobie jakoś radzić. Szybciej było podjechać nową kupić, niż jechać w przeciwnym kierunku po kielnie. Można było dłuższą deskę zorganizować, ale ktoś powie mi teraz, że co, dłuższej deski nie było, a powiem wam, jeszcze desek nie kupiłem tutaj. Muszę zamówić metr sześcienny. No niby by się znalazł, ale z deskami tutaj bardzo jest ubogo. Trzeba będzie zorganizować trochę drewna, bo do szalunków będzie i tak niezbędne. No i co, po robocie ławy mamy zalaną. Supy na koniec podprostowałem do pionu. Betonu spokojnie starczyło. Tutaj resztkę trochę rozgarnęliśmy. Tam też, także spokojnie te 0,5 m³ zostało. Tak więc no, ja zamówiłem tutaj 1 m³ więcej. Można było nawet na połówce się zmieścić, na to wychodzi. W tych narożnikach tutaj jest szerzej betonu, tam też mamy szerzej. Bałem się, że gdzieś braknie i będzie potem dym. No, ale jednak wyszło wszystko pozytywnie. Jeszcze rzucik z góry. Tak oto wygląda z góry. I nic, no.
Dzisiaj mamy wtorek, środa, czwartek to postoi, piątek, jeżeli będziemy mieć bloczki, to zgrzeję papę i zacznę, a jeżeli nie, to dopiero od przyszłego tygodnia. No to nic, no to tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.